Oczywiście, że salata puścimy. I to jeszcze... Jeszcze kuprę, człowieku! Kuprę to ja mogę puszczać 24 na dobę. Patrząc jednocześnie, motywując się. Ależ dawka motywacji weszła do pracy. Coś pięknego. Siemanko, z tej strony też i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj specjalny dzień. Jedyny taki w roku. Dzień zakochanych, walentynki, 14 luty proszę ja ciebie. No i jak widzisz, na początek pan Fiołek, nasz prezydent, obdarzył nas brakiem światła na ulicy, ale spokojnie, spokojnie, to nie jest problem, bo nowo zamontowane lampy w Peugeotie świecą aż miło. No i słuchajcie, z racji, że ten dzień powinno się spędzać z osobami, w których jest się zakochany, ja spędzę ten dzień z systemem dobierania zamówień, bo nie ma nic, co kochałbym bardziej niż ten system. I raczej z wzajemnością, ponieważ jako pierwsze zamówienie pojedziemy uszczęśliwić jakąś parę lub smutną singielkę z McDonalda na Powstańców, tak jest. Ej, powiem wam, że aż się dziwnie czuję, jak nagrywam do was tak na świeżo, bo ten film prawdopodobnie się pojawi w sobotę lub też w niedzielę, ale na pewno w tym tygodniu, więc aż tak dziwnie się czuję. Powiem wam, że za tą stawkę, co mam dzisiaj za zamówienia, ogólnie w sensie za godzinę, czyli prawie 5 dych, uwaga, uwaga, tak jest, dostawca jedzenia, 5 dych na godzinę, powalone, nie? To aż mi się chce jeździć, słuchajcie, aż w końcu dostałem takiego powera, jakbym Red Bulla wypił i chce mi się, kurde, pracować. Autentycznie, jakby taka stawka była na co dzień tutaj, panie kolego, to ja bym tutaj 24 godziny na dobę był normalnie, by do mnie tylko ludzie, wiesz, nawet jakby już platforma była zamknięta, to ludzie by do mnie dzwonili i ja bym im to żarcie przywoził, nie? Serio wam mówię. No nie ma co ukrywać, na co dzień tu takiego bogactwa nie ma, popatrz, rezerwa świeci aż miło. No nie przelewa się, no nie będę ukrywał, nie przelewa się. Ciężkie życie dostawcy. Jest i McDonald's Powstańców, patrzcie, pusto. Czyli ludzie jednak w tych czasach w miarę przestrzegają post. Aż dziwne, powiem wam, bo zazwyczaj pamiętam, że właśnie jak były takie posty, to ludzie mieli to daleko gdzieś i tak zamawiali. A dzisiaj jest inaczej, aż dziwne, powiem wam. Dobra, odebrane z Maka, słuchajcie, czekałem 25 minut ponad, tak jest, no już generalnie godzina zmiany mi poszła. Godzina zmiany mi poszła generalnie, no 20 minut czekałem, także wszystko się łączy w całość. No i teraz jedziemy i słuchajcie, moim zdaniem babce by się bardziej opłacało, gdyby sobie osobiście po to poszła, bo słuchajcie, no to zamówienie jest jedynie 300 metrów od McDonalda, a no mówię, czekałem 25 minut, plus jeszcze dojazd i w ogóle, to naprawdę by było dużo szybciej i dużo taniej podejść samemu. Patrzcie, ciemno jak w dupie wszędzie, ja nie wiem o co chodzi, wywaliło światło. Tak, klasycznie sobie Franka oglądam, nic nowego. Kurde, wszędzie pary, no też by człowiek spędził, ale szczerze wam powiem, że ja to wolałbym se wyjść, proszę ja ciebie, na randeczkę do jakiejś restauracji, posiedzieć, wiesz, tak, kurde, no rzadko jest okazja, żeby sobie wyjść gdzieś, kurde, ubrać się elegancko i w ogóle pójść se, poczuć się jak biznesmen. To bym najbardziej, powiem wam, chciał. Takie walentynki, ale po prostu, no mówię wam, ta stawka jest taka, że przełożyłem se walentynki swoje na sobotę. Dobra, nigdy więcej nie ufam Google Mapom. Nigdy więcej nie ufam Google Mapom, nie? To by oni mi pokazywali, że do Społema to jest do tego budynku tutaj po prawej. Do zwykłego, najzwyklejszego w świecie bloku. Jedno ciepłe, drugie ciepłe. I napój. Dobra, dobra. Dzięki śliczne. I do widzenia. No dobrze się zaczyna ta zmiana, nie będę ukrywał. To człowieku wychodzi aktualnie prawie 60 zł za godzinę. Pozdro. Nie mam nowego zamówienia, to chyba sobie zajadę na mola, bo jestem blisko. A potem jak nie będzie nic dalej, to nie wiem czy nie do domu, bo jestem tak blisko, że aż żal nie zajechać. A ja mieszkam w strefie dobierania zamówień, bardzo blisko McDonalda i ogólnie w sumie centrum, także myślę, że nie będzie to najmniejszym problemem, nie? Patrzcie jak to creepy wygląda. Całe miasto bez oświetlenia z tego co chłopaki na grupie pisali, to jest powalone. Klasyczek systemiański, chłopaki i dziewczyny. Zajechałem pod dom, zgasiłem silnik. System dobierania zamówień oczywiście wpadł na pomysł, że teraz rzuci zamówienie. Nie jak jechałem, nie jak wracałem ze stacji benzynowej, bo zdążyłem zatankować na szczęście, tylko ja dopiero jak zgasiłem już silnik. No to jest klasyk, powiem wam, że to jest na każdej akurat platformie. To jest taka upierdliwość tych systemów, one jakby normalnie wykrywały kiedy silnik zgasisz, żebyś tylko po prostu czasem tego auta nie zostawił na włączonym. Nie wiem jak to działa, ale to jest tak upierdliwe. Godzina 18:30, odpalili lampy, tylko te lampy to tak działają, jakby chciały, a nie mogły, nie? Janosik mi piknął, że inspekcja za 200 metrów. Inspekcja jest niby generalnie dla tirów, natomiast ta inspekcja to jest zazwyczaj po prostu oznaczana przez ludzi jako dmuchanko. No i ciekawe w sumie, dobra, ty chcesz przejść? No to go, spoko, pozdro. Widzicie, elegancko czego ja to szanuję, a nie, to była chyba pani, nie wiem zresztą. Tymczasem naszym oczom ukazuje się Millennium Hall, czyli ta lepsza galeria w Rzeszowie. Coś pięknego, jak ja ją bardzo lubię. Nie to co galerię Rzeszów, gdzie ochroniarz wygania mnie, zasłaniając się szefostwem. Flashback. Stawcy jedzenia nie mają tu wjazdu. Tak szefostwo moje powiedziało. To pan powie szefostwu, żeby zrobili w końcu parking dla dostawców, tak jak to zrobiło Millennium Hall. No a jeśli to prawda z tym szefostwem, no to gratuluję mózgu szefostwu. Nie dość, że promują galerię w ten sposób bardzo słabo, no to no szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, jakby to Zbigniew Stonoga powiedział. No niestety nie ma tu miejsca. Oj kurde było, no ale już trudno. Nie chce mi się nawracać. No to jedziemy na parking dla dostawców i sobie po prostu podejdę z buta, już trudno, nie? Trochę parek jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no 10. Powiem wam, że naprawdę dobrze, że jest ta godzinówka stabilna, bo jakbym miał tak czekać na jakiejś platformie typu Glovo czy Uber, na przykład na Glovo za tą minutę chyba, złotówkę za minutę tam jest chyba, czy 10 groszy za minutę, to człowieku, masakra, a tak to tutaj godzinóweczka wywalone, czekałem chyba 30 minut, 25 minut na pewno było, ale może i 30, nie wiem, wystarczyło im przypomnieć o sobie, chyba po prostu zapomnieli, bo dużo ludzi im doszło w czasie jak siedziałem i chyba po prostu sobie zapomnieli. Dobra widzowie, no to co? Wyjeżdżamy z Millennium Hall i za 6 minut niby będziemy na Hetmańskiej. No, jeśli ludzie sobie zamówili na randkę tą pizzę z Pizzy Hut, to będzie nieudana randka, w sensie zepsuła im się ta randka przez ten czas oczekiwania na pewno. Kurde, tyle czasu, to jest opóźnione chyba już 40 minut, jak nie lepiej to zamówienie. Ale wiesz, no ja się nie dziwię, szczerze powiem wam, bo w knajpach mają taki zapierdziel. W sensie, dajcie w ogóle znać w komentarzu, jak wy byście woleli spędzić walentynki, tak z ciekawości. Czy wolicie właśnie chodzić sobie bezpośrednio do knajp, na przykład wziąć dziewczynę, czy koleżankę, czy babcię, czy mamę, czy ciocię, czy wujka, jak jesteście trochę inni, to dajcie znać. Czy wolicie zamówić sobie, bo ja osobiście wolałbym imo do knajpy. Powiem wam, że ludzie dzisiaj na ulicy jesteś zagubieni totalnie. Jakiś ziomek stał, wiesz, tutaj jakby w tej pozycji, żeby zamknąć mnie, czyli on miał pierwszeństwo. Ten ziomek mu wyjechał, gość na niego zatrąbił i mu zaczął pokazywać faki i w ogóle. Po czym ja tamtego chcę puścić, no bo ma pierwszeństwo, a on dalej macha tymi łapami zamiast po prostu pojechać. No to też se pojechałem, jak jest frajer, no. Ale jest po prostu hit. Mamy pojedynek polsko-ukraiński przed nami. Seat Leon kontra Honda Civic. Zobaczymy, kto wygra za chwilę. No i kto? Oboje przymulili, ale to Civic takes the lead. Polska wygrała ten pojedynek, mimo że może reakcja w Leonie była lepsza, no to potem już nie wiem, czy się bieg zgubił, niczym u Frania dwójka na Speedmasters, czy o co chodziło. W tym Seacie Leonie to się w ogóle chyba gaz gdzieś zgubił, bo kurde, jedziemy lewym wolniej niż prawy, ale to jest, powiem wam, klasyk w Rzeszowie. Rzeszowscy kierowcy to po prostu uwielbiają to robić, że jadą lewym wolniej od prawego. Tutaj jest jakby na odwrót, jak w Anglii, można by trochę powiedzieć, w Rzeszowie, nie? W żadnym innym mieście, w którym byłem, nie doświadczyłem takiego czegoś od strony kierowców. Jak jeździłem w Krakowie, jak jeździłem w Katowicach trochę, byłem jeszcze w kilku miastach też na Śląsku i nigdzie nie ma tak jak w Rzeszowie pod tym względem. Wszędzie indziej, kurde, jest taka jazda fajna, płynna, się jedzie super. A w Rzeszowie, kurde, wiecznie jest przymuła i to wiecznie ten lewy przymula. Tu lepiej czasami jechać dosłownie prawym. Dobra, jest już ulica Hetmańska, właśnie w nią wjechaliśmy, no i dalej. Przymuła, przymuła i jeszcze raz przymuła. Dzisiaj się jeździ fatalnie, powiem wam, na ulicy. W sensie najpierw ten brak świateł. Dobra, autobusik puszczamy i niczym na egzaminie na prawo jazdy, proszę ja ciebie. Kultura, kultura. Mimo że... co tu się dzieje? Mimo że wiem, że to będzie oznaczało większe jeszcze przymulanie, bo autobus to jeszcze wolniej pewnie będzie jechał. A wywalony na to mam, bo jak mam za tamtym się denerwować, to tutaj przynajmniej jest dobre usprawiedliwienie, że autobus. Dobra, jestem na miejscu, no i chyba widzę, że będzie znowu problem z zaparkowaniem niestety. Cholera, niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze wręcz. O tak, parter, tego potrzebowałem do szczęścia. A few moments later. Dobry. Dobra, jeszcze będzie im o całe. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, widzenia. Widzę. Ty, ale mi siły przybyło. Kiedyś to się siłowałem z tą torbą chyba z 10 minut, żeby ją złożyć po pizzę, a teraz w sekundę wystarczy pociągnąć troszkę mocniej. Chyba mi trochę siły przybyło od listopada, ale i kilogramów też. Słuchajcie widzowie, mamy kolejne. Mamy również problemy z parkowaniem albo z wyjazdem. No, z wyjazdem były problemy, natomiast już się udało. No tutaj usprawiedliwia ziomeczka to, że ma auto w ciul długie. Mógłby sobie kupić właśnie takiego sejczenka burzego. Sam by takiego, powiem wam, chciał na delivery mieć. Takie sejczęto, przepraszam Peugeotik, ale takie sejczęto oddałby bardziej. Wiesz jakie to jest fajne? Jest taka malutka budka, tak się fajnie tym musi zapieprzać. Takie niepozorne, no tutaj kolejne. Fajne, fajne są sejczaki, mi się podobają. A już nie mówiąc jakie to jest tanie w utrzymaniu. Chociaż pali ponoć dużo, jak gadałem kiedyś z ziomkiem, co jeździ właśnie na delivery z takim sejczęto, to mówił, że pali to trochę dużo. Także jestem aż ciekawy, szczerze. Dobra, ja jestem już pod Millennium Hall. Zajeżdżamy na parking do dostawców powoli. Słuchajcie, w ogóle ja jestem dzisiaj tak zaspany, ja spałem 4 godziny, nie? Byłem do 2 w nocy praktycznie na siłowni i potem montowałem dla was film. Oczywiście, że salata puścimy. I to jeszcze... Jeszcze kuprę, człowieku! Kuprę to ja mogę puszczać 24 na dobę, patrząc jednocześnie, motywując się. Ależ dawka motywacji weszła do pracy, coś pięknego. Ej, ja zasnę zaraz. Muszę jakąś kofeinę. Ciao. O kurwa, teraz mi podróbka. Kurwa, bruda. Bez kino to jest podróbka. Już wiem, o co Filipowi chodziło. Dobra, wyjeżdżamy z parkingu dla zaplecza w Millennium Hall. Dobra, jedzie jakieś autko, jedno, drugie, trzecie. Trzeba ich puścić i będziemy wyjeżdżać. Mamy 750, przez to, że jedziemy w taki sposób. Musimy jakby po osiedlu syknąć. Jakby było trochę cieplej, szczerze wam powiem, to bym pojechał, właśnie nie jechałbym autem, tylko bym sobie podszedł z buta, bo to jest tak blisko. Dosłownie widać stąd ten blok, nie? Ale dzisiaj jest po prostu tak zimno, że mi się nie chce. Dlatego też pewnie tak jak i klientowi naszemu, albo po prostu siedzi z dziewczyną, ogląda coś. W sumie kurde, czemu ja od razu sugeruję, że ktoś jest z dziewczyną? Może po prostu singielek sobie, proszę ja ciebie, pyknął elegancko. Singielek sobie, proszę ja ciebie, pyknął elegancko McDonalda czy coś. Nie wiem, nie wiem jak to wygląda. W każdym razie wyruszamy w tą podróż, znaczy to nawet nie jest podróż, to jest podjechanie kawałeczku. Pyszne.pl. Oki. Pa. Będzie ciepłe. I napoje. Proszę bardzo, do widzenia. No i wpadło kolejne widzowie. Jedziemy do Millennium Hall po raz kolejny. Tym razem do makaruna. To jest w ogóle moje pierwsze zamówienie z makaruna w życiu. Oni mają chyba dalej swoich dostawców. Natomiast no jak widać wzięli sobie również delivery, nie wiadomo po co. Tak samo szczerze powiem wam, że ja nie rozumiem knajp, które mają swoich dostawców i biorą jeszcze dodatkowo delivery. Serio. O, tutaj ziomek z pizzą i widzisz, i takich to jest Sigma, człowiek, który sobie odbiór osobisty dał i co idzie elegancko z pizzą. Ja tak samo zawsze robię, to jest Sigma dla mnie, proszę ja ciebie. No, a wracając, no to słuchajcie, makaron ma swoich dostawców, tak samo KFC ma, bo tu jest nakaz prawo, no ale dobra, to i tak chyba będzie ok. Tak samo KFC ma swoich dostawców, a biorą to delivery, po czym i tak wydają swoim dostawcom piersi. Nie wiem jak jest to w makarunie, natomiast KFC na pewno to tak działa. I to jest ciekawe w sumie, tak właściwie po co oni biorą te wszystkie delivery, i Glovo, i Ubera, i Pyszne, skoro i tak wydają pierw swoim dostawcom i tak jakby w ten sposób pośrednio namawiają ludzi do zamawiania od nich bezpośrednio, nie? Niech parking dla dostawców, albo nie, inaczej, wywalone na ten parking dla dostawców, bo ja tutaj widzę, że można kolabo fajne zrobić, Peugeot za Peugeotem i to taki sam Peugeot jak mój. Także krawężnik dotknięty znaczy, że dobre parkowanie równoległe, to jest moje już stałe hasełko i w sumie życiowe hasełko. Pokażę wam ciekawostkę. Patrzcie na rurę w moim Peugeotie i na to jaki jest brudny. I teraz patrzcie na tego Peugeota, jaka jest malutka rurka i jak jest przynajmniej czysty w miarę. Widać, że bardziej zadbany niż mój. Blacharsko oczywiście, blacharsko. No, lepsze jest blacharsko. Ale to wygląda. jeden slipper, drugi slipper. Ale mój taki jakiś kurde szybszy się wydaje mimo wszystko. No może to przez ten wydech. Mojego też na pewno ptaki bardziej lubią, bo jest wiecznie osrany. Muszę go w końcu na myjnie wziąć, bo ostatni raz go miałem chyba w sierpniu, nie? Żegnaj Peżociku drugi. Jedziemy na Grabskiego w takim razie, widzowie. Za 6 minut niby mamy być na miejscu. I 3,2 km przed nami, bo to jest takie dalej oddalone Grabskiego. W sensie jeden z najdalszych bloków możliwych, jak nie najdalszy. Kurde, jechała jakaś ciućma przez tego Rejtana. Stwierdziłem, dobra, nadrobię tędy jadąc koło Galaktyki. A tutaj jedzie taka sama ciućma, tylko z napisem taksi na górze. Nie, dzisiaj naprawdę, powiem wam, że dzisiaj to chyba kierowcy wszyscy zakochani są jacyś w te walentynki. No patrz! Przepraszam, to było z nerwów. Musiałem się jakoś odstresować i dać Peżocikowi na luzie, żeby chociaż posłuchać pięknego dźwięku. Nie, naprawdę, dzisiaj fatalnie się jeździ. A few moments later. Ja szybciej na rowerze jeżdżę niż on jedzie tym autem, autentycznie, czy ona. No i w końcu się pozbyłem, lewy pas i elo. No babeczka i jeszcze w telefonie. Ech, nawet mi się nie chce komentować, jakie to jest irytujące, kurde. Jak ludzie nie mogą naprawdę zostawić tego telefonu na 5 minut. Naprawdę wam to mówię. Tak samo jak mnie wkurzają ci ludzie na siłowni, którzy potrafią zajmować maszynę przez 40 minut, przez to, że w sensie głównie to są właśnie dziewczyny. Siedzą na takiej maszynie, wiecie co macie tam, możecie triceps zrobić, nogi, ręce, wszystko dosłownie, nie wiem jak to się nazywa, atlas jakby taki. I one siedzą tam po 40 minut, bo ciągle siedzą na telefonie i robią serię raz na 15 minut, nie? To jest tak frustrujące, bo ta maszyna jest ultra potrzebna, a są tylko dwie na całego City Vita. I one siedzą i na telefonie ciągle. I patrz, ona dopiero tu dojechała. Dobra, i to jest ten blok? Poczekaj, chyba ta. Si. Miejsce do celu. Proszę, tutaj to chyba jeszcze nie dostarczałem, powiem wam. Do widzenia. Słuchajcie, oficjalnie można to powiedzieć, to jest koniec, to już jest koniec. Nie ma już nic, normalnie jak u Franka na streamie. Tak jest, słuchajcie, święty spokój, wszystko dowiezione, miasto oczyszczone. Także ludziki już nie zamawiają, już nie mogą zamówić legalnie, w 100% jest to już zabronione surowo. Także dzisiaj zrobiłem 4 zamówienia w 5 godzin, co jest dość absurdalne, powiem wam. Ale mi się wydaje, że to jest kolejny raz błąd firmy, która po prostu sobie znowu źle wyliczyła dostawców i myślała, że ludzie pominą to, że jest Wielki Post i bardziej się skupią na walentynkach, a tu ku zaskoczeniu ludzie wybrali post. No i widzicie, stąd ta niska liczba zamówień. Natomiast jeśli chodzi o kilometraż, no to 14 km wyszło. Coś w tym stylu bym powiedział, bo generalnie Janosik pokazuje 22, ale jeszcze byłem przecież na stacji benzynowej i w ogóle, także tego nie liczymy jako zamówienie. Także tak to słuchajcie wyglądało, jeśli chodzi o dzisiejszą zmianę. Jeśli wam się ten film specjalny z walentynek podobał, to zostawcie łapę w górę i suba. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także siemanko.